ale na pewno jest to druga wycieczka, którą organizujemy we współpracy z Centrum Nauki EC1. Druga z trzech takich wycieczek zaplanowanych na ten sezon. Także bardzo się cieszę, że tyle osób się zdecydowało znowu do nas dołączyć. Proszę Państwa, tutaj krąży taka lista. Mam ogromną prośbę o wpisanie się wszystkich uczestników wycieczki. Policzymy się, tak żebyśmy wiedzieli, ile osób wycieczkę rozpoczyna. Organizacyjnie, szybciutko, wycieczkę prowadzą koledzy w niebieskich koszulkach EC1. Ja będę zamykał trasę. Mam telefon i mam kontakt telefoniczny. Na pewno się nic nie stanie. Jeżeli były jakieś problemy na trasie, to proszę o sygnał. Ja powiadomię kolegów, zaczekają. Tak samo, jeżeli będziemy się musieli zatrzymać gdzieś na światłach, grupa na pewno, tak duża grupa nie przejedzie na jednych światłach. Będziemy na siebie czekać i na pewno nikt nie zginie. Tempo nie będzie szybkie. Natomiast starajmy się poruszać w miarę możliwie zwartą grupą. Tak będzie, ale to już o trasie to koledzy zaraz powiedzą. Proszę Państwa, tak jeszcze szybko robię zdjęcia w trakcie wycieczki na potrzeby dokumentacji. Wrzucamy to potem na Facebooka Zielonej Łodzi. Jeśli ktoś sobie nie życzy, żeby na takich zdjęciach być, to proszę o sygnał. Nie widzę tradycyjnie, cieszę się tak, że będę te fotki zamieszczał. Proszę Państwa, poruszamy się zgodnie z zasadami ruchu drogowego, różnymi rodzajami dróg. Stosujmy się do ogólnie znanych przepisów kultury osobistej. Jeżeli jest ścieżka rowerowa, jedziemy dużą grupą, starajmy się trzymać prawej strony, nie jechać tak, żeby tą ścieżkę całą zajmować. Jest niedziela, mnóstwo ludzi będzie jechać też w przeciwnym kierunku. To tyle chyba ode mnie. Arek przedstawi trasę dzisiejszej wycieczki. Proszę Państwa, prowadzimy w ramach tutaj wycieczki. Prowadzimy tą wycieczkę EC1, dwójkę, kolega Michał, ja mam na imię Arek. Kolega Michał teraz opowie kilka słów takiego wstępu. Tak, bo tematem dzisiejszej wycieczki są łódzkie rzeki. Oczywiście nie wszystkie, bo pewnie nie ma szans, żebyśmy wszystkimi dali radę przejechać, bo mimo że tych rzek na pierwszy rzut oka w Łodzi nie widać, no to płynie ich aż 18, z czego 16 ma źródła na terenie na dzisiejszych granicach administracyjnych miasta. My pojedziemy bardziej śladami Sokołówki, Bzury, trochę pokażemy tam systemów oczyszczania takich dosyć innowacyjnych, biologicznych. No co, to trzeba uważać. Trochę opowiemy o elektrowniach wodnych. Na Sokołówce. Bo tam pochowane krawężniki, tam się musiało łatwo wykupertnąć. Na poprzedniej wycieczce, gdzie też jest kilka osób, które były. Objechaliśmy wszystkie łódzkie elektrociepłownie, tak? Więc to już tak było typowo o tej energetyce. Dzisiaj trochę o energii rzek, bo przecież jak wszyscy wiedzą, gdyby nie energia rzek i dosyć to, że one bardzo wpłynęły na terenie Łodzi ze względu na przystępnienie, no to Łódź by pewnie nie powstała, bo nie byłoby tych dogodnych warunków do lokowania przemysłu, do lokowania fabryk. No i woda cały czas jest podstawowym elementem niezbędnym do życia. Już może fabryki tyle nie zużywają. No ale codziennie w Łodzi zużywa się 100 milionów litrów wody. Głównie pochodzi ona już nie z rzek, ale ze studni głębinowych. Tutaj ciekawostka, najgłębsza użytkowana przez Zakład Wodociągów Kanalizacji studnia w Łodzi ma ponad 830 metrów, więc to są potężne głębokości, górna kreda, więc ta woda ma, jak Państwo są ciekawi, można znaleźć na stronach Zakładu Wodociągów, z jakich składników mineralnych się składa i tak naprawdę w porównaniu z wieloma wodami mineralnymi, które można kupić w butelce, no wypada na tyle dobrze, nawet lepiej, tak? Już nie mówiąc o samych kosztach, bo jest kilkaset razy tańsza niż woda butelkowana i bardziej też ekologiczna, bo nie potrzeba plastiku do jej przechowywania. A najgłębsze studnie, no to są właśnie studnie przy elektrociepłowniach. W Łodzi taka najgłębsza studnia ma 969 metrów i to może się wydawać, no, nawet jak na dzisiejsze czasy, bardzo dużo, ale już na potrzeby fabryk czy Scheiblera czy Poznańskiego były te studnie powyżej 600 metrów głębokie, więc jak na blisko 120 czy 130 lat temu, kiedy one były wielcone, no to są naprawdę imponujące dźwigi. Ale jeszcze co ma wspólnego woda z elektrownią, bo to też może nie jest takie oczywiste, ale woda jest tym niezbędnym składnikiem, jeśli chodzi o taką, o działanie takiej elektrowni jak EC1 była, czy jak są EC3 z EC4 ciągle działające, bo ten węgiel, którym paliliśmy, to był tak naprawdę czynnik
niezbędne do ogrzania wody, do zamiany wody w parę, ale czy to będzie węgiel kamienny, brunatny, czy gaz, czy coś innego, to nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby zrobić ciepło. No i głównym tym elementem, bez którego elektrownia nie mogłaby działać, jest woda. W elektrowni mamy tak naprawdę różne obiegi wody. Ten zamknięty, gdzie woda przechodzi przez kotły, jest podgrzewana, zamieniona w parę. Parę pod dużym ciśnieniem, która napędza turbinę, następnie to skrapla i trafia z powrotem do kotła. To musi być woda właśnie odczyszczona z tych składników mineralnych, żeby po prostu nie było jak w szajniku i nie odkładał nam się kamień. Przy takim przerobie jak 40, tutaj było w kotle 44 tony wody i pary na godzinę, to tak naprawdę codziennie by trzeba było te rury odkamieniać albo je wymieniać, więc nie było takiej możliwości. Stąd ten budynek, gdzie tutaj są kasy i czy wejście, była zmiękczalnia, gdzie ta woda była wstępnie i odgazowana, i odczyszczona z tych składników mineralnych, żeby w miarę była jak najczystsza. No i mamy też drugi obieg wody, służący chociażby do chłodzenia urządzeń, bo dużo jest strat ciepła na samym ruchu turbiny, ona wydziela bardzo dużo ciepła, trzeba ją czymś chłodzić. Już może być właśnie taka zwykła woda i komin, którego dzisiaj nie tutaj stąd nie zobaczymy, ten szeroki, chłodnia kominowa, to właśnie tamten obieg zewnętrzny wody, gdzie ta woda z kolei się schładzała i można było ją podobnie wykorzystać w jakąś jej część, bo oczywiście część odparowała do ponownego chłodzenia. Także do działania elektrowni woda jest tym niezbędnym składnikiem, nawet jeśli to jest jakaś elektrownia atomowa, tak, to po prostu jest różny składnik, którym podgrzewamy tą wodę, ale na razie jest ta woda najbardziej powszechna, najbardziej mimo wszystko bezpieczna i dzięki tym właściwościom, że wielokrotnie zwiększa się objętość przy zamianie stanu ciekłego na gazowy, to można ją wykorzystać do napędzania turbin, także jest, no, bez wody nie byłoby ani prądu, ani też tutaj ciepła w mieszkaniach przy ciepłej wody. My dzisiaj właśnie jedziemy śladami tych łódzkich rzek, trochę w związku z tym dzisiejsza trasa, mimo że krótsza od poprzedniej wokół elektrowni, nie wiem, czy nie będzie trochę trudniejsza, bo będzie więcej podjazdów i zjazdów, tak? Więc jak ktoś lubi takie trochę etapy krótkie, będzie zadowolony, no to będziemy wjeżdżali albo wyjeżdżali do tych dolin rzecznych. No zwłaszcza jeden taki postój jest dla prawdziwych kozaków, ale to przed nim zaplanowaliśmy postój, więc ostrzeżemy Państwa, tak, żeby na pewno zmienić biegi na niższe. Właśnie, mam te biegi takie, że... Planujemy trzy postoje na każdym, postaramy się trochę więcej opowiedzieć o miejscu, w którym jesteśmy. Pierwszy czeka na trasę. Podjemnika, że jak ten zjeżdża w górę, jakby mnie wyhamował, to do stołu by wyskoczył. Żeby był tak z górki i tak pod górkę. To będzie taki nasz pierwszy kontakt z rzeką, bo po prawej stronie będzie kanał z rzeki odkryta, no i sam zbiornik wodny przy ASP, to taki pierwszy nasz kontakt z wodą. Warto zwrócić w ogóle uwagę na budynek ASP ze względu na jego przeszklenia. No, artyści też muszą mieć dużo światła dziennego, więc on też specyficznie zaprojektowany. I już jadąc ulicą wycieczkowo, po lewej stronie będą takie kaskadowe zbiorniki osadowe. To właśnie też jest jeden z tych elementów, no, z takiego wstępnego oczyszczania tej wody, która
najczystsza jest w tym ostatnim zbiorniku w Alturówku, w którym już się można kąpać, jest kąpielisko. To jakby z pierwszych takich elementów, pierwsza taka hydrobudowa, którą będziemy mijali. No i myślę, że nie ma co dłużej. Ja w sumie w Alturówku co roku ten gdzieś mijałem trupa. A? Co roku. A tam jest taki mostek, tam jest taka skokowa i ludzie skaczą, a potem jakby z zapory wyciągają. Dzisiaj mam konkurencję. Lipiec, sierpień i chyba początek grudnia. Można z aplikacji zrobić zdjęcie licznika, może z dzisiejszą wezerwę. Także zebrali się z nasz rynku 200 tysięcy. Już na telefonie mam troszkę, jak sobie sobie aplikację zrobił. Ja mam krokopis. No, przecież on by. Tylko nie wiem, że fajnie by było, żebyśmy się tym podzielili. Zawsze ten mierzę dystans. Tak. No tak, no. Zruszamy, tak? Moment. To jest kresie mam. Rodzenie 3-2-1, a będzie mi gadał ten telefon. No ja nie chcę nie wiem, nie włączę tego. Mam kroki. Wstrzymano. Te aplikacje zdrowotne na przykład. Wstrzymano. Ruszamy, dobra. Albo nie, dobra, zostawię to co. Teraz się będę śpieszyć. I idzie tak. Dobrze, ruszamy. Ja zostaję. Tam z okołu to trzeba uważać, tam za zwierską. Tak. Bo tam jest z tej górki ukryty krawężnik.
mieli okazję na taki mały, taką małą rozgrzewkę tego, co nas czeka. A parę tygodni temat, to byliśmy tam w ogienikach. Zjeżdżaliśmy w górę, w dół, potem nagle tak pod górkę i była taka wyskoczona do stawu. Była kropka przed deszczem. Boję się, że to będzie szybko jedzie. Nie, to z górki zeszło. Jak tam za nami dużo? Jeszcze nie będzie się mocno. To jakoś trochę ściągło. Wtedy się rozciągnęli, bo tam z tyłu się rozciągnęli w ogon. No ja będę trochę zwolnić. Tutaj pod górkę. Pod górkę. Ale to łatwiej wyjaźnie. Tak? Nie znałem tego. O, właśnie. Tam, właśnie tego, na to czekałem. Ciekawy wyjazd, prawda? Wymyśliłem go, bo mówię, kurde, jak ja to nie wiem. Dookoła same ulice, wszystko takie mocno zurbanizowane, nie ma się za bardzo jak przecisnąć. A tutaj takie ucho igielne. Na pewno. Wiecie co, na tych światłach poczekamy.
trafią. Czekamy na nich, bo jeszcze czekamy, aż dojedzie reszta, bo zostali nam na tamtych światłach. No ja w sumie też mogłem jechać na radary. To była grupa. Tak, czekamy tu na was na światło. No, dobra. Nie, musimy poczekać, aż dojedziecie, bo i tak nie zmieścimy się na tym światło. Światła to mogły być wygląd wyłączone. No i oni pomyśleli o tym. Znowu sprężyna.
teraz do Palki, tak? Teraz pojedziemy do Pomorski. Pomorski, ale tylko kierunek Pomorska, bo przejedziemy i po prostu pojedziemy dalej do Lumbowo. A co tu chodziłem na wykład, na informatykę, jakoś tego, bo tego nie widziałem. No bo on nie da to posłał, tak? Ja z tym akurat tu właśnie na Rzeczywie 122 właśnie miałem siłę informatyki właśnie. Teraz akurat słyszałem, że tam dostali grant i właśnie teraz robimy nowy kurs na aplikację. Aplikacje mobilne. Akurat próbowaliśmy na programowaniu, ale jakoś mnie nie kręciło akurat programowanie. Więc zrobiłem bardziej w kierunku sprzętowym. Przyczepą byłoby gorzej. Powiem, że parę lat temu jak byłem w Łebie, to daj mi rower z przyczepką, że praktycznie w tej przyczepce było więcej części roweru niż dzieciaka woziłem. Tu jadą. Może rowery miejskie. W sumie te same, tylko inna obudowa. A wtedy jeszcze miało bagażnik. W sumie jak były tamte, to już trzeba było mocniej szarpnąć i one wychodziły bez płacenia. W zeszłym roku jakaś na radar, to też była fajna atrakcja. Na radarze, no właśnie. My akurat mieliśmy z górki, a ono było trochę już przechrytało przez wodę. Tam przy pewnej prędkości można było się fajnie wykuprysnąć. To byliśmy tydzień temu. Teraz staram się zrobić w Szczecinie. Tam między Rzędzinami a Włoczkowym. A w Szczecinie? Dziadka akurat tam mam. Tylko fajnie akurat dziadek tam się znalazł. Urodził się tutaj, a wywędrował tam. No właśnie chciałem zapytać, skąd się tam wziął. Jak mi opowiadał, to z poziomu tam naprawić telewizor. Tydzień temu to akurat jechaliśmy tą ulicą pod górkę. Pod górkę. No akurat tydzień temu w ten deszcz.
fajnie. Tylko trzeba dobrać odpowiednie klocki. Ponieważ jak są metaliczne i jest mokro, to one wyjdą jak pociąg. No właśnie, bo tak widzę, że chyba złapałeś te wymintoci, nie? To się musiał pod tarczę wpaść. W zeszłym roku jechać na radarę, to było ponad 65 osób. Na radary 60 co? No ponad. Wow. Bez przewodników. To było 66 chyba osób z samej wycieczki. Ale to bez zielonej łodzi jechaliście sami? Nie, z zieloną łodzi macie. Nie się prowadzący, to było ponad 60 osób. Ile was było w tym parku? Iść koło 20. I to pojechaliśmy do Muzeum Miasta Łodzi, a potem pojechaliśmy właśnie w stronę Widzewa już. Sobie postawione to było aż czerwono. A to akurat mecz się kończył, wszyscy tam wychodzili. Czy przegrali? Ani nie słyszałem wyników. No wiem, to można poznać po zachowaniu, nie? A akurat wtedy byli wszyscy spokojni. Ja tak słyszałem, że właśnie mają robić drugi staw pod ASP. Tak, mają robić, to drugi staw. No to tak wychodzi, że pokoi tak jak jest synteza benzynowa. Tak wychodzi. Tak, tak. No akurat stawy by się przydały. Na zgiezdy przy remontu też te płyty chodziły.
nie tym wcześniej piętrzy torach tramwajowych po tamtej stronie. Tam to w ogóle jest wąsko. Wczoraj tam jechałem, tak pozarastało. Gałęzie wystają właśnie na całą szerokość. Jeszcze tam są takie różne druty z tego ogrodzenia. Druty też przede wszystkim tam jest tak, że jak się chce jechać w takim miarę pośrodku, to się jedzie akurat na złączeniu płyt. Się może koło zablokować. Tam to w ogóle jest wąsko. Jakby robili torem, bo akurat byłby dobry odcinek jednotorowy. Ale mówię, po tych drzewach, to wybujało. Się zmęczyło, proszę spać. Są jakieś problemy na zdrowiu, a po jakichś większych deszczach. Wjechał w kałużę bez butów. Tak, wiecie co, stańmy, bo oni zatrzymali się na tym. Co, ja przez Park Helenów jechałem, tam ścieżki pozrywane, asfalt. Tak, no są, po prostu tak poszła woda, tak równo zerwała asfalt, tam jak jest właśnie ta rzeczka taka. Parku Helenów. A, na łódce. No czekamy, tak. Bo zostali nam na światła. Tyle zostało miejsca tam wygrodzone taśmami. A tu jest dosyć długa zmiana tych świateł, to byśmy im odjechali. To sobie ładny był prąd. Słuchajcie, ale ja byłem 2 tygodnie temu, wróciłem z gór. Z gór Kaczawskich, dokładnie tam z Doliny Bobru. Jak pojechaliśmy w niedzielę, to z niedzieli na poniedziałek... Nie, z soboty na poniedziałek. Z soboty na niedzielę. Była ulewa. Tak. Ulewa była taka, że normalnie podmyło asfalt. Asfalt się zrobił taki. Straty niesamowite tam. Nawet było jakiegoś wiatru, żeby tam drzewa poprzewracały czy coś, tylko ale. Woda na polach, zboża, wszystkie położone. No. Ale wymyło po prostu, no to no wiadomo jak to w górach, tak? Był przewód zrobiony, taki na 2 rury. Poszła woda obok tych rur, podmyła asfalt. Asfalt się zrobił tak. To łatwiej trzeba wyglądać. I tam już jak... ta rzeczka nazywa, ale do Bobru wpływa taki... No, takie koryto betonowe było zrobione. Cały beton zerwany. Zerwany beton po prostu... Zostawiliśmy, to prawda. Tak, jedziemy, dobra. Jak to było w ogóle mieczym? Kupę nic nie ruszy. Tak. Chciałbym na ciekawostki właśnie, że ten i tam właśnie jakby się konie spłoszyły, to czy tam zrobiliście w kupę, bo konie tam nie wskoczą.
prawie do góry pełniony. To jeszcze trochę by się przelewał. Tak. No nie no, to no, bez przesady, ale naprawdę takiego wysokiego to ja nie widziałem. Lepiej jak perny niż jak pusty. Szybko światło strzelił. No ja sobie, jeżeli jeszcze kolejny światło, to CDN. Ale tak, tu mamy światło i tam mamy światło. Zaraz tam za przy skrzyżowaniu kolejne. Centrala ruchu jest, kurczę. Mają, obserwują nas na kamerach, kurczę. Nie mają żadnego ruchu. Zaczął robić, dopiero będzie kocioł. A jak planują tutaj tory postawić? Nie wiem. Myślę, że... Nie, bo był taki wariant, że tory by wydłużyć się do tej stacji kolejowej. Tak. Prawdopodobnie będziemy musieli się tam zatrzymać, żeby się wszyscy... Bo oni dojadą tu i znowu staną. To jedziemy czy? Jedziemy na drugą stronę. To jest szybszy na wrzaski. Tu się zatrzymamy na wiadomości. Tak, żeby wszystkich zabrać. A tam ci już przejechali, czy nie? Chyba tak. Tak, tak, tak. No za ścieżką idę. Poczekajmy, bo tam mamy drugą grupę i nas światła rozczłonkowały. Zejdźcie ze ścieżki. Dobrze. Damy radę. Ale chodzi o tych, co będą ścieżką jechać. Ja wiem, ale to trzeba by było do każdego podejść, a to jest niemożliwe. O, ja, to chyba się
mamy wszystkich? Artur, mamy wszystkich? Nie? Tak? Jedziemy? Ale wszyscy wjechali na to zielone. Mała okazja, ja mogę co potrafić zaparkować samochód wjechać. Ale wiesz to, że jak jadę czasami i tak jadę, to czasami na przykład ktoś jedzie, to po prostu w chwili zauważy. Nie wiem, jak to jest możliwe. Wreszcie głos się wyłącza, wiesz? Wyłącza się, myślę sobie o czymś. Ja akurat mam takie, że jak grałem w nocy. Nie rejestruję. Że na przykład tak, patrzę z pierwsza, potem chwila zabiegnę, patrzę czwarta. I nie widzę 3 godziny wsiąku. Ale akurat mam tak przy tych grach, to mają bardzo dobrą fabułę. Tak? Fabułę. To akurat wtedy tak mi czas ucieka. A zwłaszcza mam jedną grę, taki Mass Effect. Tam w jednej części mam przegrane ponad 7 tysięcy godzin. Bo fabuła wciągająca i ciągle mi mało. Ale to jest mało właśnie gier, co akurat tak ciągnąłem na tyle godzin. Na przykład taka seria Metro, to mnie każda część wciągnęła na 300 godzin. O, parę razy przychodziłem. Dlatego, że to jest jedyna gra, to jest zrobione na bazie opowieści. Bo wiele była książka, potem zrobili, książka zaś fajnie się przyjęła, to zrobili grę. Ona się dzieje właśnie w roku 2033 po III wojnie światowej. I tam właśnie jest tak, że proszę, z 3 milionowej Moskwy zostało tam 40 tysięcy ludzi tylko przeżyło. I oni tam się chronią w tunelach metra. A teraz... To było w książce, w grze, to gra to trochę upraszcza całą historię. Te symulatory też potrafią przyciągnąć na długie godziny. Teraz właśnie nawet robi taki symulator tramwaj, że jeśli tramwajem po Wiedniu. Też nawet fajne.
tu jest wystawiony Wartorowku? Tak, Wartorowku, tak. Ja zrobię, to się da cię przyjemnie jeździć. Jak mi się nudzi, to ja mam co robić, to tak jeżdżę. Dwa tygodnie temu to pojechałem sobie wzdłuż właśnie tej linii Zgierskiej. I tam przynajmniej na kosy, tak się wrąbałem w bagno, że praktycznie po osie. A tam akurat ścieżkę zalało. I tak żałowałem, że akurat tego dnia byłem rower. To będzie to mamy rozdrożu. Tak, na ścieżkę. To zaraz wstanę. Wstanę. Jedź bardziej. Tam dalej za Strakowską jest fajna górka. Dobra, daj do prawej. A tam było tak, że jechaliśmy pierwszy pod górkę, potem z górki i nagle taka wyskocza do stawu. Miałem tak właśnie na kalinówku. Fajna ścieżka, nagle bajorów.
sumie tam z Sokółki to jest fajna ta ścieżka. Tak, Sokółki? No tam po drugiej stronie jest Gierskiej, jak się jest włókniarzy. To jak tam zarośnie, to trzeba uważać, żeby do całej do tej rzeczy nie wjechać. To tam właśnie ścieżka jest bardzo blisko tej rzeczki. Rozciągnęła nam się stawka? No ja myślę, że przez te ścieżki. Tak, przez te ścieżki, na pewno. Ale widać, że stawa ładnie podniosła do góry. Widać, że przez Jonaski też będziemy jechać, bo gdzie na mapie? Ja może powiedzieć, żeby to moje rejony. Bo ja tam mieszkałem za Przypojezierskich. Pół baterii wyszło? Szybko coś. Ale nie do wody. Na razie nie. To wybrakło. Nie blisko. Nie no, na przykład. Bez kontroli to byłoby ciężko. Tak, będziemy coś opowiadać przez chwilę. Nie wiadomo jak to wygląda. Ale tu widziałem, że muszę kupić dwa kontrony i właśnie z kolor się przerabia. Tutaj w ogóle jakiś fragment jest wyjątkowy. Tak? To było kąpielisko, tak? Tam 70 jeszcze. Nie, tam tylko co jest ten ogólny. A teraz jest tak, bo teraz jest inny podział, a kiedyś. Czekam na mojego kolegę, nie wiem gdzie on się podział, czyżby tak daleko aż, a jest, dobra. 3 metry. Dobra, proszę Państwa, zapraszamy troszeczkę bliżej, bo chcieliśmy coś powiedzieć, jak ktoś chce coś usłyszeć, to zapraszamy. Jak opowiemy wszystko, to ruszamy. 10 minut. Michał, chcesz coś powiedzieć? Proszę Państwa, zatrzymaliśmy się tutaj w lesie Łagiewnickim w takiej osadzie Arturówek. Nie bez przyczyny, bo jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w Łodzi wypoczynkowych. Są tutaj tereny wypoczynkowe, jest ośrodek Prząśniczka, jest zabytkowy obiekt, o którym zaraz tutaj kolega opowie. Ja bym chciał tylko wspomnieć o tych trzcinach, które tutaj Państwo widzicie. Są takie tablice informacyjne, ja w tej chwili puszczę taką informację o tych tablicach i zaraz coś na ten temat powiemy.
proszę się wymieniać, bo ja będę roz... jest ich kilka, ja rozdam, proszę obejrzeć i przekazać dalej. Tak, to co Państwo widzą tutaj, czy mijaliśmy już kilka takich stanowisk oznaczonych tablicą, głównie z roślinami, to jest taki dosyć innowacyjny system czyszczenia wody tutaj w zbiorniku w Arturówku. Bo wcześniej, zanim ten projekt, to jest projekt EchRek, można przeszukać na stronie po prostu arturówek.pl, to jest strona tego projektu. Badaczy z Uniwersytetu Łódzkiego, to jest też współfinansowane przez UNIE. Metoda biofiltracji wody. Wcześniej czyszczenie takiego zbiornika odbywało się w taki sposób, że woda była spuszczana, wjeżdżały koparki, te osady wszystkie z dna były wybierane i zresztą tak w większości zbiorników w parkach się dzieje, czy na młynku, czy gdzieś, gdzie są stawy, to co jakiś czas, zwykle co roku zimą, tak, to takie prace postępują, no ale to wiadomo jest drogie, nieefektywne, takie naruszające tutaj i przyrodę, no ciężkie prace. Więc wymyślono inny sposób. On okazał się dosyć dobrym sukcesem. Badacze za ten projekt wygrali konkurs na właśnie takie innowacyjne rozwiązania ekologiczne, pokonując tak, 60... A projekt nazywa się Best the Best. Tak, Best the Best. 60 zespołów badawczych z całego świata w nim uczestniczyło. Wygrali właśnie tutaj naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego z tym projektem. Jak to działa? Działa w taki sposób, że wykorzystujemy rośliny, właściwości roślin do czyszczenia, do filtrowania wody, głównie też, żeby wychwycić związki azotu i fosforu, które z kolei ich obecność w wodzie powoduje zakwitanie zbiornika. No i jak zbiornik za bardzo zakwitnie, to po pierwsze raz, że nie będzie można z niego korzystać właśnie jako kąpielisko, czy nawet jako miejsce do pływania łódką, czy rowerami wodnymi. No ale z czasem by nam to po prostu się zrobiło jedno wielkie bagno, tak? By nam całe wszystko zarosło roślinami. Składa się to najczęściej z kilku etapów. Po pierwsze, zakopane są pod ziemią takie osadniki wirowe, gdzie woda pływa, wpada w wir, siła odśrodkowa odrzuca te gęstsze frakcje, następuje tego sedymentacja, osadzanie, w pewien sposób już jest woda oczyszczona. Następnie ta woda wpada w takie miejsce jak tutaj, gdzie jest kolejny zbiornik z wałem ziemnym, z materiałów typu żwir, piach, przepuszczających wodę, ale znowu zatrzymujące to, co nie zatrzymał ten osadnik wirowy. Dodatkowo jest geowłóknina, która znowu też wychwytuje fosfor. No i za tym całym wałem, który zatrzymuje tą wodę, są nasadzone właśnie rośliny, które wykorzystują ten azot i fosfor do wzrostu, do rozrastania się i nie przepływa on dalej do wody. Dodatkowo tutaj na tych stawach też można zobaczyć, chociaż pewnie gdzieś może przepłynęły, są pływające wyspy. Znowu z kolejnymi nasadzeniami roślin. Te wyspy są za kaskadą. Za kaskadą, tak, zawsze widzieć. Za kaskadą. Taka kaskada będzie też w parku. Niestety ja wczoraj przyjeżdżałem, ona jest już tak zarośnięta roślinnością. Tutaj jeden z panów właśnie mówił, że po deszczach wszystko porosło i nie zobaczymy jej. Dlatego teraz jak będziemy przejeżdżać, to za mostkiem warto zobaczyć, jest taka prostokątna wysepka, o której właśnie kolega mówił. Tak, i ona tam na zasadzie, że te rośliny są mocno, te korzenie w wodzie wiszą i też wychwytują dodatkowo jeszcze to, co się mimo wszystko do zbiornika dostało. To dalej też wykorzystują do wzrostu i w taki naturalny, biologiczny sposób jest to wszystko oczyszczane. Tutaj dodatkowo są jeszcze porobione kaskady. Tam mówiliśmy, że będziemy mijali takie zbiorniki, one też osadowe w tym momencie dosyć puste są. Ale no sama ta konstrukcja, że z jednego stawu do kolejnego ta woda przepływa, więc one są stopniowo też się różnią czystością. Na ostatnim można się już kąpać, a woda jest na tyle czysta, na tym można pływać, no a jeszcze poprzednim można wędkować dopiero, tak? Ale jeszcze ta woda jest w miarę zanieczyszczona. Dodatkowo są jeszcze nasadzenia na brzegu, żeby te wody opadowe z deszczu, tak jak spływają do zbiornika, żeby też się zatrzymywały i ograniczać ten dostęp do wody. No i jeszcze ważna rzecz, tutaj też Państwo pewnie może widzieli takie tablice o niedokarmianiu ptaków wodnych, bo największym dostawcą tych związków organicznych, no to są odchody kaczek, tak? I tak naprawdę 50. Czyli nie dokarmiamy. 50 kaczek zapewnia około kilograma właśnie tych składników, które może się potem przełożyć na 2 tony tych zielonych, tak, tutaj tej roślinności. A druga kwestia jest, że karmienie ptaków, czy kaczek, czy jakikolwiek innych chlebem, no to też nie do końca jest wskazane, bo to są dla nich puste kalorie, tak? One się tym najedzą, a specjalnie odżywcze nie jest. No i właśnie, ale w przypadku wody no to powoduje dalszy zakwit zbiorników wodnych i może uniemożliwić funkcjonowanie na tych zbiornikach, które są jakby nie patrzeć chyba takim najbardziej łódzkim rekreacyjnym obiektem. Wspomnimy tutaj jeszcze, będziemy mijali
Po prawej stronie, jadąc w tamtą stronę, po prawej stronie... Betonowy płot. Za tym betonowym płotem mieści się pałac, w którym trwa obecnie przebudowa go na hotel. To nie, będzie nie, pierwszy... tego pałacu nie będziemy widzieć. Za płotem jest, tak? Dworku myśliwskim. No to jest dworek myśliwski Hansa, tak, ale... pałacu nie będziemy widzieć. Koło pałacu, tak. Jestem dalej. No, ale w każdym razie, ciekawostka, pierwszy łódzki hotel pięciogwiazdkowy się buduje. Tak, on powstaje, niestety nie będziemy koło niego dzisiaj przejeżdżać. Dzisiaj będziemy przejeżdżali koło dworku myśliwskiego Hansa. I może o tym dworku jeszcze dwa słowa. No dworek jak dworek, tak? No dzisiaj może bardziej ekologicznie, może bardziej będziemy przejeżdżali fragmentem, gdzie są takie bardziej mokradła, tak? No niekoniecznie tak. Deszczowo. Tak, to jeśli chodzi o wodzie, no to o roli drzewa w tym ekosystemie wodnym, bo drzewo oprócz tego, że produkuje nam mnóstwo tlenu, bo jeden hektar mniej więcej dla 2,5 tysiąca ludzi dziennie zapotrzebowanie tego tlenu wystarcza, to jest, drzewo jest dobrym magazynem wody. W liściach, w pniu, w korzeniach. Stąd tereny zalesione są też takim systemem zapobiegającym i podtopieniom i czasem i powodziom, bo drzewo może tej wody mnóstwo zmagazynować, około 3000 litrów rocznie jedno drzewo. To są duże oszczędności. No i dlatego najbardziej takim systemem przeciwpowodziowym to są jakieś mokradła, gdzie rzeka ewentualnie wezbrana może wylać i rzeki to mogą pochłonąć. No dobrze, proszę Państwa, będziemy teraz przejeżdżali przez taką część Lasu Łagiewnickiego, która jest taka bardzo turystyczna, ona jest niezagospodarowana, tam są szlaki. Warto w tej chwili wspomnieć o tym, że w lesie i w Łagiewnickim są szlakowane różnymi kolorami szlaki, jest żółty, czerwony, niebieski i zielony. Najważniejszym jak gdyby dla całego tutaj tego kompleksu Łagiewniki to jest szlak niebieski, który został wyznaczony po to, żeby objechać Las Łagiewnicki dookoła i ten szlak polecam wszystkim, to jest około 2 godziny bardzo przyjemnej podróży. Jednocześnie można też zobaczyć, że rzeczywiście tutaj są wzniesienia. Będzie po drodze kilka górek, które mają swoje nazwy. Jest Górka Chrobrego, Kościelna. To są bardzo przyjemne wzniesienia, no i jedna z trudniejszych górek do podjazdu rowerem na pewno to góra Gubałówka, która jest bardzo zdradliwa i no, bardzo ciekawa góra. Zapraszam wszystkich na ten niebieski szlak. Potem wyjedziemy, proszę Państwa, z lasu i wjedziemy w osiedle Marysin Rogi. Tam zobaczymy zrestaurowane stawy Wasiaka, które są takim modelowym przykładem renaturyzacji rzek w Łodzi. Tutaj kolega bardzo dużo opowiadał o oczyszczaniu wody, która wpływa do zbiorników. Natomiast rzeka Sokołówka to jest modelowy przykład, jak przywrócić rzekę do dawnego stanu. I jest to uznane już w tej chwili w Europie, ten przykład właśnie rzeki Sokołówki. Mijaliśmy po drodze zbiornik, taki zbiornik przelewowy, który ma zabezpieczać na wypadek silnych opadów. Jest to zbiornik, który nie zatrzymuje wody, a tylko wychwytuje falę po prostu taką opadową. I ma w swoich przegrodach, ma kilka przegród i woda może swobodnie sobie tam przepływać, migrować. My będziemy na następnej takiej budowli hydrotechnicznej, która się nazywa stawy Wasiaka. Kiedyś to były otwarte stawy, potem one zostały zasypane. Była tam, tam się silnie rozbudowywało osiedle jednorodzinne. W tej chwili te stawy zostały przywrócone mieszkańcom. Została zbudowana taka śluza, która gromadzi większą ilość wody, natomiast pozostała część jest taką jakby takim polderem zalewowym. Na wypadek, kiedy pojawi się duża ilość wody, one zostają zalewane, ale przez większą część roku są tam boiska do gry, siłownia i taki teren zielony z ławeczkami. Będziemy tam przejeżdżać, będziecie Państwo mieli okazję to zobaczyć. I będziemy dalej kontynuować naszą wycieczkę wzdłuż rzeki Sokołówki. Ale ja teraz bym przy okazji chciał tutaj Państwu zaproponować taką małą zabawę. Tutaj nasza firma wyposażyła nas w takie gadżety.
chciałbym Państwu zaproponować taką właśnie taki mini quiz. Przejeżdżaliśmy ulicą Strykowską obok Akademii Sztuk Pięknych i przy Akademii Sztuk Pięknych został w tej chwili zalany taki zbiornik wodny. A czy Państwo wiecie, na jakiej rzece to zostało zalane? Na Łódce. Na Łódce, brawo. Brawo, na Łódce. To ja dla Pana mam tutaj taką małą niespodziankę. Teraz mi się przydało. Brawo dla Pana, taki bidonik. Brawo dla Pana. Dobrze. I proszę Państwa, no cóż, jedziemy dalej. Zaproponujemy Państwu przy zbiorniku Padianka. Właśnie na rzece Sokołówce, a po drodze będzie okazja, żeby się zatrzymać i ewentualnie zrobić jakieś siusiu na stacji benzynowej albo sobie coś tam się napić po drodze. No co, zapraszam Państwa. Mam wrażenie, że ich głos nie pisało. Na Padiance rozstanę, to mamy takie własne. Jedziemy. Też kaska daje, właśnie jest farb Jurzenowski między stawami. Tak. Musimy to chyba w pojedynku jechać. Bardzo ładnie, mam na to pożyje drogę. To jest nasza. Brawo! Brawo! Pamiętam, zawsze akurat z tej śluzy wyciągali trupa zawsze, co wakacje. Teraz myślę, że trochę bardziej zabezpieczyli to po tylu latach. Zobacz w lewo. No, ale... jeśli pojedzie tak ciekawe, co myśli, to tak, ona jest... Prawie, jest. Dość często zalewana.
tam właśnie parę metrów właśnie są przepusty tego typu. Siło, ją ścieżką. Pytanie, że ci akurat te przeprawy ich nie zatrzymają. Tu jak powinien zeszła żywa deska na ileś tej przeprawie. Udała się przeprawa? Nie, przeprowadzić. To się udaje jak się samemu na początku. To tak trochę nieprzyjemnie. Nie chodzi, jak się mostek i bryt. A to się nie uda. Jak wróciłem, się obejrzałem, to stwierdziłem, że wyglądałem na dziąsku.
Torko sobie co najmniej przejechał. Nie, to było fajnie. Akurat zacznie tylko się martwiło, że... Dzisiaj to bardziej sucho niż tydzień temu. Słucham? Dzisiaj to bardziej sucho. No. A tydzień temu to myślałem, że kamera mi padnie w tym deszczu. Bo oni nigdy nie dostawają deszczu i się martwiłem właściwie. Ale się okazało, że kamera wytrzymała. Tak? A tam jeszcze miałem taką skorupkę, ale powiem teraz, że ona jest w linii podwodnych, to w deszczu można nagrać bez skorupy. To też jakoś urodziło, bo w sumie tej skorupy to w tamtym odcinku tylko ona zaparowała. Potem akurat ze filmiki montuję i wyszedł na YouTube'a. To właśnie teraz właśnie padł wycieczka i to się teraz lajkuje właśnie do filmu. To jest trochę serczny mostek. Teraz nie wiem, było 4 tej chodzi tam po Mogiliga, to była ten staw tam pod górką schowany, pamięta pan? Tam było dobre, o co, tak jakby się gdzieś nie wyrobił, to trochę do stawu. Jak teraz będzie ten teraz połówce. Bo tam jak się zarobi się zabawić ścieżka, to może jechać do rzeczki właśnie. Zatrzymamy się. Uwaga. Musimy poczekać, bo nam się grupa rozciągnęła na tych single trackach, tam, bagnach. Jak tam wszyscy zdrowi, nikt się nie wywalił. Dobra, jak tam? Sądząc tak na oko, to połowa nas jest. Połowa nie utonęła. 2-3 minutki. Tak, musimy poczekać, bo oni się tam troszkę... O, lejdź.
Tak, zejdźmy troszeczkę. Bok. Dobry. Możemy to dalej zatrzymać, żeby zobaczyć, czy wszyscy wiemy. Bo tutaj zatrzymać. Poznajmy to będzie trwanie w Ogrzycku chyba, czy nie? Po Łukaszu poznam. Po Łukaszu, tak. Ja. Najprawdopodobniej to jest Mietkiem, bo jak go z daleka widać. I słychać. Przepraszam, mam takie pytanie. To wszystko tak widać. Ta pelerynka jak Batman. Jak teraz mówisz, że jak to prawie rower, to mi się wydaje, że przyjdzie jego naprawdę, ale lepiej było jechać kupić nowy rower. Ja po prostu cały naprawdę musiał wymieniać. Robert, trzeba czasami wymienić po prostu na nowszy. Ja w sumie mam go 6 lat i w sumie jedynie to zmienię, to wymienię cały naprawdę, żeby było więcej rzędów. Chociaż teraz tak widzę, że to... Te 6 lat to nie jest dużo. No, tylko jak sobie byłem raz na przeglądzie, to oni powiedzieli, że on nie wygląda na 6 lat. Sobie mój kolega ma rower roczny, a jest tak podrapany, tak połamany, że nie wiem co... Jak to jeździ, no. Bo w ogóle o niego nie dba, ja... Tak. Jeżdżą rzeczywiście tak... A nie no, bo on po prostu zamiast rower położyć, to nie rzuca. Po kozacku. Pytanie, czy ma stopkę, czy rzuca na ziemię na przykład? No. Ona akurat... Dzień co chwilę rzuca tym rowerem. No ja w sobie jestem znany, że jak się dba o coś, to dłużej wytrzyma. Poprzedni rower miałem 22 lata. No to też długo. Ja poprzedni... Znaczy on jeszcze jest sprawny. To już po prostu... Taki stary model, to był Scott. A ja przed tym miałem... Jakiego ogólnego powiedziałbym. No ja na nim po górach jeździłem. To bardzo dobrze sprawdzał. No ja przed tym miałem taki rower Arizona, właśnie angielski. To w sumie go sprzedałem, bo akurat już pod moją bagą już amortyzator już nie dawał rady. To akurat go sprzedałem i kupiłem tego. Chociaż w sumie już go trochę przerobiłem. Wiecie co, teraz ja pojadę pierwszy. Ale ty!
Powiedz dobre, jak się rozjechaliśmy. Fajne są te stacje, jak się idzie tam do Ultomierska. A tam widzę, że jakieś tramy, to tam też robili zdjęcia tym morskim denerem. Właśnie jak jest ten mostek na Nerze, ten tramwajowy. Tam fajnie to wszystko wygląda. Teraz jak teraz czytałem, to ten szansa na remont do Konstantynowa to już jest realny. Tylko pytanie to z Orkowym i Lutowierskiem. No tak, na razie to Konstantynowa, a dalej to... No właśnie nie wiadomo. Właśnie. Chyba Lutomierski nie udźwignie tego. Podobnie to z Orkowym jest takie pytania. Generalnie ten rok jest dobry, żeby prezentować wodę, nie? Tak. Bo tak jak w zeszłym czy dwa lata temu to właściwie była susza. Miejsce po wodzie można powiedzieć. Tak, bo teraz te opady spowodowały, że mówienie o wodzie ma sens. Dobra, wracamy, słuchajcie, w lewo. Woda druga rowerowa. To w prawo teraz na światłach? Na tych światłach w prawo, tak. To na koty to się trzeba uważać, bo to jak ktoś się zagapi, to do rowu wpadnie. Zatrzymać i zebrać grupę. Musimy się zatrzymać i zebrać grupę, bo zostanie na światło. Tam było światło. Jest taka opcja, żeby pojechać bez światła, ale... Poczekamy, bo oni na światełkach zostali. Poczekamy, bo się zgubią. My tu zaraz skręcimy w prawo, w lewo. Dobra, dojeżdżamy w każdym razie do parku Mickiewicza, zwanego Julianowskim potocznie. A tak naprawdę właścicielem terenu był Juliusz Tański, tak zwany Król Bawełny, Łódzki Król Bawełny. Co jest tam w parku? To była ta aleja czterolipowa.
trochę zdziwią. Tutaj te zbiorniki, o których mówiliśmy w Arturówku, to są tutaj w tym miejscu. Tutaj są te rzeczy, które wyczytują. Aha. Chciałbym kilka zdjęć, a jestem zajęty. Jakbyśmy się nie zatrzymali, to bym stał na parę. Tam na polanie, to był też pałac stał. Zobaczcie, gdzie? Tam nawet na polanie, tam tam, tam na polanie? No, kiedyś, był ten pałac. Ale go zbombardowali, już go nie ma. Zatrzymamy się, jak chcecie, to poczekamy. W Arturówku jesteście? No, w Julianowskim. Dobra, słuchaj, dojeżdżamy do ulicy Zwierskiej. Czekamy na że właśnie tu na tym planie właśnie musiał był pałac. Bo okazało się ciekawe, jak się zapadł ten odpływ, to woda idzie górą.
chodźcie tutaj, bo musimy poczekać, była mała awaria. Ktoś tam miał problemy z rowerem i musimy poczekać. Dobra, poczekamy. Będziemy wszyscy dojechać. Jakaś guma, jakieś coś tam. Tak, zostali nam. Ja już zaraz się kontaktuję z Jankiem. Artur, ty jesteś jeszcze? Halo? A nie, jedzie. Dobra, już ich mamy. Dobra, tutaj. Czyli tak, jeszcze jak są wszyscy, to tak. Park Julianowski, ale tak naprawdę nazywamy Mickiewicza, Juliusz Hańc, XIX wiek, król bawełny, angażował się tutaj w łódzkie sprawy. Tak bardzo się angażował, że chciał się naturyzować Polską, mimo że był obywatelstwa niemieckiego. W czasie wojny Niemcy uznali to za wadę jego. Zbombardowali ten pałac. Tutaj też trzeba powiedzieć, że była siedziba Armii Łódź. Możliwe, że dlatego, ale po wojnie niestety pałacu nie odbudowano. Jedziemy dalej. Zapał gumę? Jak się jedzie? Dobra, uwaga, skręcamy! Właśnie wszyscy sobie walę, to trzeba uważać. Trzeba teraz uważać, bo to jest taki fajny krajobraz schowany. Ja akurat te ścieżki znam na własną kieszeń. Tutaj zaraz mieszkałem. Ja tutaj mieszkałem na Brzutki, zaraz przy Pojezierskiej. Może że tutaj często łaziłem.
godzinę. Poczekamy na grupę, bo tam nie wiem jak z wodowaniem. Czy mogę mieć prośbę? Jeździliśmy tu, do tej zieleni to było tak, ja nie chcę przesadzać, ale przynajmniej o połowę mniej, więc to wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Było widać kanał, to jest kanał Sokołówki, to są zbiorniki na Sokołówce i cały czas w zasadzie w tej chwili dążymy Sokołówką, cały czas ją śledzimy. Tutaj powstały teraz dwa nowe zbiorniki, jeden nazywa się Teresy. I jeszcze tamten zbiornik, ale zapomniałem teraz jak oni go nazywają. Powstała na nim taka wysepka, a obok taki budynek, który się nazywa Marina, bo przypomina statek. I pokażę, dlaczego go zalewa. Co? I pokażę, dlaczego go zalewa. Znajomego mam z domu, że pokażę, dlaczego pięknie są pod wodą. No i kilka lat temu okazało się tam zagnieździł bóbr. Ale byłaby to może kaczka, gdyby nie to. Oczywiście gałązki były obgryzione i było widać rzeczywiście jakie zwierzątko to robi. Duży jest wokół. Chyba tak. Ale gdzie się przeniósł? Na Dobrzyńskim, na Dobrzyńskim. Jaka za ten krawężnik tam co zeszłym roku? Ja wiedziałem, bo w zeszłym roku tam kurczę przygodę przeleciał. Mówię, skrócę sobie drogę. Ale podpięta. Gdzie jest zalany teren? Teraz spokojnie. Ja na okanie. Będziemy teraz przekraczali ulicę Aleja Włókniarzy. Nie przychodzi, że ja przyjechałem jak czołg. Taka duża arteria i dobrze by było jakby na to poszło sprawnie. Zobaczymy. Aha, będzie tam możliwość zatrzymania się. Czy ktoś potrzebuje do ubikacji? Tam jest taka stacja benzynowa. A nie lepiej przy tojce, to tyle tojek, żeśmy ominęli nawet w tym. One są tutaj dotąd. Stacja benzynowa daje nam możliwość się kawy, nie wiem, zjedzenia, kupienia czegoś. To już pół godziny, a kawa, herbata, tak. To jest wycieczka. To jest tam wiadek. Tak jest, no. Jest. Ale tam się gdzieś spieszy. Ale miejsce mało romantyczne. Jeśli chodzi o posiłek. Zjedziemy sobie, to jest dobrze kontentne. Romantyczne. Dobre?
Większa ostoja. Srebrna ostoja. No, tu warto przyjechać, jak są lęgi, bo jest pełno mało kaczek. Tak? A kiedy są? O, na wiosnę. Jakbyśmy z pierwszą ścieżką właśnie ten, to właśnie było widać małe kaczki i ja się właśnie chowałem właśnie w tych liwiach. Tak. A co ja mogę, bo to przechali na ścieżce. I co, i do liści ciastej? Chodzi o to, żeby można się było załatwić i napić się czegoś. A potem do liści ciastej, tak. Tak, drukową do liści ciastej. Koniec pit stopu. Tam dopiero maszyna terenowa. Dobra, wracamy. Halo. Żadna droga nie straszna. Teraz zrobimy inaczej. Staniemy na światłach normalnie i pojedziemy ścieżką rowerową. A, teraz drukową? To by się robił, żeby mi się robił na wierzchni. Mi się zdaje, że oni się tak odciągają, że się skupią. A to jest norma. To jest norma, nie? To jest norma. Tak, ja potem. Odkąd jeszcze zawsze tak było. Trzymamy się tutaj, poczekamy na nich. No niestety, musimy na nich zaczekać. Tak się wciągali, zostali na światło. No, to jest norma. Specjalnie pojechałem ulicą, żebyśmy pojechali taką ławą. Nie? Nie, my już byliśmy na skrzyżowaniu, oni tam jeszcze debatowali coś. A tu za chwilę skręcimy w prawo i się pogubią. Dobrze. Jeszcze dzisiaj rano padało, także jeszcze dopadało nam trochę. Pogoda teraz sprzyja. Teraz będziemy jechali ulicą Brukową i ona jest niestety niewybrukowana. O, ruszyli, dobra.
będziemy mieli też tam trochę przygód. Niby brukowa, a z piasku. Tak, brukowa, a nie twardzona. Dobra, lecimy. Przynajmniej ten odcinek. Ale kiedyś słyszałem, że tutaj kierowca autobusu silnik zgubił. Teraz wiem, jestem ciekawy, jakim cudem. Ale w sumie to jest ciekawy wyczyn. I to jeszcze w autobusie przegubowym. Podobno tak ty się urwało, że razem z kartownicą. To że potem okolicz na prawie był taki co nowy autobus. Chociaż tutaj właśnie, jak jestem wjazd, ta alternia tak krzywa, to jak się jedzie autobusem, to się przegubiłem, to już jest taka dziura. I potem się tak bunią, że z hotel wywala. To nic tak strasznie, bo jajka to rozjechały jak czołg. A teraz mi każdy to dobre autobusy były. Dobry, nie? Ja je lubiłem. Pamiętam jak weszły, pierwszy. Wow. No, ja akurat bardzo lubiłem te z manualami strzumbiegów, bo miały ten fajny dźwięk. Jak on skończy remontu i to był ten sam co kupić nowy. To sobie trochę bez sensu remontować to. Jak sobie on stale. Remont dwóch wagonów kosztuje tyle samo, co kupić nowy przeużywany. To sobie moim zdaniem też nie ma sensu. Jak teraz przyjechały dwa wariotraby na testy. I się zobaczy, czy się przyjmą, czy nie. Patrzcie pani z gierem jest lepiej. Tak. Chyba dwa lata ten autem ten wyjechałem, no to było. Właśnie. Powoli, bo to jest. Dobrze, że narzędzia wziąłem. Kompresor jakiś tu mam. Nie, akurat pompowałem na tak. Nie pomoże, a jeszcze kaury. A to będzie gorzej słuchać się za mną. Także mechanik się da radę. To jest różne. Badania tutaj zjadą na lewo. Byle nie w drzewo. Tak.
To jest zresztą rekord, tu jechaliśmy przez pole. O. Tam dopiero było ciekawie. To jedziemy? Nie, jak w zeszłym roku, właśnie jak zamykaliśmy sezon. Aha. To tam było, tam na liściastce. A, wiem. To już jechaliśmy w takiej bajorze, że... Bez zawieszenia nie rusz. Tak. No i chodź tam tanie ramy, żeby właśnie mieć dwa amorki. No. Bo jak patrzysz, jak zajęłeś rower, tego co mi się podoba, 8 tysięcy, to trochę szkoda. Tak, 8 tysięcy, masz auto. Dobre. Nie, nie spadziłam tak, dlatego. Aha. Nie, dobra. A poza tym tutaj nie mamy natężenia ruchu, ani... Myślę, że niewiele osób tu miało okazję pojechać taką drukową. Ja jechałem, ale omijam. Tak? A bo w zeszłym roku jechaliśmy? Tam przez pole? W zeszłym roku tutaj nie jeździłem. A. W tym roku... Nie, bo rok temu właśnie jechaliśmy ten, też wzdłuż Sokołówki. Na liściastce było tak, że wjechaliśmy przez pole. Na końcu. Liściastce, no. Tam, w zeszłym roku było suche, to nam się dawało przejeżdżać. Nie, a wjechaliśmy na koniec sezonu po deszczu. W zeszłym roku było suche i się dawało przejeżdżać. W tym roku to ja nawet nie wiem, bo nie próbowałem. Tam w jednym momencie było praktycznie bajoro. No, myślę, że tam jest po prostu jedno rozlewisko. No, to wjechaliśmy przez pole. Nowe tory pozwalają na to. Ile trasy za nami? Połowa. W sumie większa połowa, bo 20 km przyjechałem. Czy ktoś chce rowerowy plan Łodzi może? Ja to wiem. Czy bym chce jeszcze plan? Proszę bardzo. O, dziękuję.
Proszę. Ktoś rowerowy plan, proszę. Rowerowy plan Łodzi. Ale mówimy z jednym błąd w tym planie. Nie, bo akurat jak są warsztopy, to brakuje jednego maszyny pojeździerskiej. Tak? Dobra. Akurat tylko zapatrzałem. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, są gorsze etapy. Dobra. Dla naszego Supermana, proszę bardzo. Tak. Proszę bardzo. Jeszcze dla was koledzy, to byli tytuły. Takie Supermana. To może dla mnie bardziej męskie. Mam, jest, mam. Dobra. Mamy jeszcze kogoś na górze? Tak. Trzeba ich pociąg, bo już od kolego słyszę. Dobra, słuchajcie, to czekamy, aż reszta grupy dojedzie. Ja się tutaj zaraz przygotuję. Dobra. Ale jak jechaliśmy, to... Nie, ale druga grupa chyba. Tak? Złapała, bo była duża przerwa. Tak? Złapaliście pociąg? Bo jak jechaliśmy, to nic się nie świeciło ani nie... No, że nie towarowy. Tak, to jest zdumiewające, bo te pociągi jeżdżą w zasadzie kilka na dobę, a zawsze jak się przyjeżdża przez tor, to zawsze coś nadjeżdża. No tak, ale to dobre, jak tury skończą, wtedy się ruch podwoi. W ten sposób zginął na Rytinie, to no co, ja spodziewam. To słuchajcie, to ja będę sobie gadał, powiem tylko, a wy rozdacie te opaski. Słuchajcie, ponieważ jesteśmy teraz nad wodą, to tutaj mam takich dwóch miłych asystentów, którzy porozdają takie gadżety związane z naszą łódzką wodą. A ja tutaj parę rzeczy opowiem przy okazji. Jesteśmy nad rzeką Sokołówką. Jak widać, to jest zbiornik Fabianka. Za nami jest następny zbiornik, nazywa się Żabieniec. I to jest jakby kontynuacja tego, co do tej pory mijaliśmy po drodze. W zasadzie cały czas jedziemy wzdłuż rzeki Sokołówki. Rzeka Sokołówka to nie jest najdłuższa rzeka, ani nawet średnia rzeka, bo mamy Bzurę, mamy Ner. Ner najdłuższą rzeką w Łodzi. Tak, najbardziej chyba znaną ze względów historycznych jest rzeka Bzura, bo była bitwa w 1939, armia Łodzia miała Poznań, wycofująca się, nieważne. Tak, źródło rzeki Sokołówki jest aż na Marysin Rog, tam przy ulicy Strykowskiej. Ono się zmienia, bo w tej chwili tamte źródła kiedyś były źródłami bijącymi, one są w tej chwili takimi w zasadzie źródłami przepływowymi, takimi chwilowymi. Jak są opady, to płynie woda, a jak nie ma opadów, to rzeka w źródłach jest właśnie. Dobra, to przejdę tutaj. Powiedziałem o tym, że źródła Sokołówki są na daleko aż przy Strykowskiej na Marysiu Drogi, że to jest taka rzeka chwilowa. Tak? Kiedy są opady, to te źródła mają wystarczającą ilość wody, dlatego że tam zostały zlikwidowane duże obszary leśne. Las, drzewo, tutaj kolega wspominał, jest w stanie zmagazynować dużą ilość energii, ale też dużą ilość wody i w zasadzie takie duże, dorodne drzewo to nawet jedną tonę wody jest w stanie magazynować. Potem bardzo powoli tą wodę oddaje przez niższe parę, ale też oddaje do takich cieków wodnych i w ten sposób ten system
działa, że po prostu ilość, taki nadmiar wody, który nagle się pojawi, drzewa są w stanie zagospodarować powierzchniowo, odprowadzić powoli do cieków wodnych, trochę odparować i to działa doskonale. No niestety działalność człowieka spowodowała, że te źródła zostały zagospodarowane i tam w tej chwili są osiedla mieszkaniowe. No w tej chwili na Marysin Rogi, tam gdzie kiedyś był zajazd na rogach, powstaje duże osiedle. Na źródłach Sokołówki się buduje kolejny jakiś zespół domów, więc to niestety postępuje. Stawy Wasiaka to już mówiliśmy, o Żabieńcu. Może jeszcze tylko bym wspomniał tutaj o elektrowniach wodnych w Polsce. No, elektrownie wodne, my akurat jedziemy w tej chwili rzeczką, widzimy, że są bardzo wysokie stany, bo jesteśmy po bardzo silnych opadach w tej chwili, ale tak naprawdę to stany tych zbiorników są bardzo niskie, a kilka lat temu to one wręcz były na skraju wyczerpania zasobów wodnych. W całej Polsce elektrownie wodne wytwarzają tylko 1,6% całej energii, która w Polsce. Wszystkie elektrownie wodne, jakie są w całej Polsce, tak? Jest program odbudowy tych małych elektrowni na takich małych rzeczkach, no ale to są, jak Państwo widzicie, niezwykle małe ilości energii, tylko dla potrzeb w zasadzie lokalnych, a nawet dla... Słucham? Tak. W Łodzi, nie wiem czy Państwo wiecie, ale w Łodzi jeszcze pod koniec XIX wieku było kilkadziesiąt wiatraków, kilkadziesiąt młynów wodnych, które wykorzystywały energię wody i energię wiatru. Takie najbardziej znaną rzeką, mówi się, że to jest taki właśnie wół roboczy Łodzi, to jest rzeka Jasień. No niestety o rzece Jasień tylko wspomnimy, bo nie mamy jej dzisiaj w planach. Kolejną rzeką to była rzeka Nen. W tej chwili tam mamy bardzo fajne stawy Stefańskiego, takie w tej chwili wypoczynkowe, tam również był młyn wodny. No i najważniejszy młyn wodny chyba to młyn wodny, który był w okolicach manufaktury. Ten park, który w tej chwili jest parkiem staromiejskim, to był kiedyś zbiornikiem wodnym. On został w wyniku ekspansji ludzi z Bałut, szczególnie ludności żydowskiej, tam była cała dzielnica żydowska, on został zabudowany, rzeka Łódka została puszczona kanałem, a na wierzchu powstało olbrzymie osiedle. W czasie wojny, no niestety, z różnych przyczyn to osiedle zostało zniszczone, a potem już nie zostało odbudowane po wojnie i w tym miejscu powstał plan zagospodarowania tego w formie parku. Ale kiedyś, przed laty, kiedy Łódź była jeszcze malutką osadą, to tam był właśnie młyn. W tym miejscu był wielki staw i po prostu wykorzystywano tą wodę do celów takich gospodarczych. Dobrze. Ja już może powoli tutaj skończę o tej Sokołówce i o tych sprawach wodnych. Powiem teraz, że będziemy jechali dalej. Czeka nas etap górski. Tak. Proszę Państwa, no w Łodzi nie ma żadnych gór, no zaraz się przekonamy, że tak nie jest. Tak, i za chwilę... Morena czołowa robi swoje. Tak jest. I za chwilę, proszę Państwa, pojedziemy dalej. Pojedziemy na Teofilak Przemysłowy. Takimi chyba, no wydaje mi się, mało znanymi ulicami, jak ulice Żeńców i tym podobne. Potem będziemy śledzić ulicę rzekę Bałutkę, która łączy się w parku na Zdrowiu z rzeką Łódką. Będziemy tam przejeżdżać. Ja tylko wspomnę, że one bardzo, bardzo ładnym, malowniczym miejscu się stykają. Jest tam dosyć wąski i trudny dojazd. Gdybyśmy taką dużą grupą chcieli to zobaczyć, wjechać, musielibyśmy to robić wahadłowo i trwałoby to dosyć długo. Więc ja tylko po prostu teraz wspomnę o tym. W parku na Zdrowiu zrobimy sobie jeszcze przerwę i tam jeszcze sobie porozmawiamy chwilę i to będzie już ostatni przystanek.
Ale żeby jeszcze, stało się zadość, to ja chciałbym zadać pytanie. Czy Państwo, coś pamiętają? Może to byliśmy z takimi stawami, kolega opowiadał, że tam się woda oczyszcza, ale na jakiej rzece to jest, są te stawy? Może ktoś... Na Bzurze. Brawo dla tego pana, nagroda. To jest rzeka Bzura, tak? Dobra, Łukasz, ty coś chciałeś. Proszę Państwa, to tylko tak na szybko chciałbym, akurat auto jedzie, chciałbym zaprosić serdecznie po wycieczce na godzinę 17 kolejny koncert w Altanie w Parku Źródliska. Dzisiaj występuje trio jazzowe Szymona Szyszki, także zapraszam serdecznie. Ja będę musiał chwilkę wcześniej się urwać i tam jechać, przygotowywać jeszcze ten koncert, ale myślę, że akurat wycieczka o tej godziny się skończy. Koncerty są w sierpniu, w każdą niedzielę o godzinie 17, zawsze inny repertuar, zawsze natomiast w Parku Źródliska. Proszę Państwa, przez kolejne 3 tygodnie Zielona Łódź nie będzie organizować wycieczek rowerowych, tylko będą spacery piesze. Kolejną wycieczką rowerową będzie kolejna wycieczka z EC1 za miesiąc, 5 września. Natomiast przez 3 kolejne niedziele o godzinie 12 będziemy spotykać się na spacerach. Najbliższy spacer to będzie poligon na Brusie, później będą parki Górnej i potem okolice Księżego Młyna. Także 3 spacery, informacje na Zielonej Łodzi i na kalendarium wydarzeń Urzędu Miasta Łodzi. Za miesiąc jedziemy do oczyszczalni ścieków przez uroczysko Lublinek, oczyszczalnie, segregowanie śmieci, tam takie różne miejsca, lotnisko. To co, możemy jechać?
Nie mała górka. Musiałem zejść, bo ja teraz mam to. Po tą górkę z piatku było łatwo podjechać niż z betonu. Są panie, brawo. Pan też jest, brawo. Było ciężko? Nie. No. To co, mamy wszystkich, czy jeszcze ktoś został na górce? Nie widać. Nie widać? Mamy wszystkich? Artur? Artur, chodź na chwilę. Bo teraz nie mam Łukasza na to, bo to gdzieś krzyżą. No tak, ale nie się Łukasz jest, tak? A jest jeszcze? To trzecie miał 10 minut. No dobrze, okej, nie ma problemu. Ja będę... Tak, to jest dobra. Dobra, no i zobaczmy. Dobra. Jeszcze tu został na tej, na ściance. Chyba nie... Dobra, to powolutku tak. Sy, jak był ten piach, było łatwiej podjechać. Tak? Nie, bo się opany wgryzają. A tu się opany wali dzisiaj wgryźli. Lewa wolna. Ja sobie wybrałem, że się oparłem bardziej do terenu. No widzę, takie właśnie super terenu. No dobrze, no. Ty w parku się przydały tam. Akurat jak gram z różne piachy, to te się tak nie zakupują. Ale w błocie to one się po prostu się aż kleją do podłoża. Mogą być, ale jak mam tutaj dętkę, to mam trochę wyższe ciśnienie. Bo no, bo się one właśnie są, wspieram właśnie ten system Cigbrels. Teraz sobie... Jeszcze po ponach się jechało? Po tych piachach? Nie, bo takich terenach nie jechało. Jakbym chciała oddać gwarancję, to producent by nie przyjął. Jak zmieniałam rower, bo miałam wcześniej górski, ja też myślałam, kurczę, słabo, z tymi oponami, ale nie. Dają radę sobie naprawdę. Tak, to jest mniejsze niż.
normalnie się poruszam w ścieżkach i asfaltach. No, opory. Tak? No to traktorową to nie przejedziemy, to wiadomo. Na ścieżce. Nie ma ścieżki, tam jest rozgrzewany chodnik w tej chwili. A, to jest ścieżki, ma? Znaczy prawą stroną ewentualnie. Znaczy prawą stroną się da. Nie no, w sobotę nie pracowali. Myślę, że w sobotę nie pracuje. Znaczy nie, pracowali wczoraj, ale to tam do 14. Ale nie, bardziej dynamiczna. Aha. Teraz się boi. Kupy nikt nie ruszy. Potem może to pytało do naprawy oddać. No bo to jest rzadka stuka. Co trochę było pierdliwe, że ta rzadka stuka od pedałów. No. Ja kurde nie wiem, czy znowu to kurde rozebrać, czy sparować, czy co? Można. Na pewno nie zaszkodzi. No tydzień temu, jak było te deszcze, to polałem olejem i przynajmniej jak był ten deszcz, to nie strzelało. Może olej wypłukało i znowu strzela. Tak, ładnie. Miałem się właśnie wybrać. Kiedy co? Czwartek. No, w sumie tydzień temu, kiedy jechaliśmy. Że to jest ładnie lało. No. Ja nie mogę was znaleźć. Bo my jechaliśmy telefonicznie potem. A no właśnie. Nie znajdę, nie znajdę. A to jak tu dzielę, no to znam wszystko. A jak jechaliśmy z nasadami z lewa, to było od nich aż czerwono. No. A okazji trafiliśmy na sam koniec meczu, że jak już sobie wychodzili. Ale tydzień temu to było co? Chyba 20, czy ja jakoś tak lekko powyżej. O to też uciekło, bo jest ten deszcz. Ale lewe teraz nie dojechali. Jak dopiero za miesiąc, za 5 miesiąca dopiero. Tak. Ja się jadę na wakacje. Po oczyszczalniach. A szkoda. Co my? Kamerę zawsze mam, zawsze muszę obejrzeć. Tak. Bo tam właśnie pod czyszkami teraz linkuję teraz. Aha. Bo ja im wysyłałem linka, nie linkowali i to stwierdzenie, że teraz będę sam linkował. No, bo w zeszłym roku jak wysyłałem tam, to wysyłali linkę na swoją stronę. Aha. Ale nie wiem, czy teraz w tym roku nie wysyłają. Akurat fajne są w sumie ogólnie te. No. Przynajmniej coś innego niż siedzieć w domu, niż się zabulać. Daj sposób, nie mogę siedzieć w domu. Jak ja tamtym niedzielę właśnie tu nie mogłem trafić. I tu nie się w domu. Ja pierdziała, mnie nosiło. No, to się tragedia.
Dopiero pojechaliśmy w tym w parku staromiejskim, a potem pojechaliśmy do Muzeum Miasta Łodzi, dane na wystawę. A zostaje pojechaliśmy prosto ten. Co jest tydzień temu sami goniłem, bo tam po jednemu pomagałem. Zero przy rowerze, to pojechali. Ale widziałem w którym kierunku, to i dogoniłem przy Ansztanda. No właśnie. Czy jadą? Chcę się na stawę. A sobie to zacząłem z odrechania, bo z góry pokazali trasę. No właśnie. To już sobie z góry było wiadomo, gdzie jechać. Dobra, idziemy. No to teraz plomby można stracić. Jak ktoś jeszcze je ma. Ja też swoją, widzę, że to co chwilę plomby wypływą. Za dużo koni się piło i się rozpuszczają. Teraz się wyrzuciłem na wodę i organizowanie się buntuje. Ale ja się dziwić, jak ciągle słodkie, teraz w ogóle bez cukru. Boże, ja tu dawno nie byłem. No ja to byłem z 10 temu. Wszyscy przejechali? Raczej nie. Czy wszyscy przejechali? Czy ktoś dostał? Nie, została grupa, musimy poczekać na nich. Kochani, poczekajmy na nich. Kiedyś pamiętam, że byłem w ogiewnikach z tym, na zdrowiu z kolegą. No. Tam było, też podeszło, tak, zalało tak ścieżkę. I tam jest taki ruch był. Mówiłem Gumbowi, jedź za mną. Musiał sobie obok i zjechał z kałuży bez butów. Tak było. Ale sobie, jak się do tej kałuży wrył, on sobie miał wyrobić wzrost, się jak wrył prawie do nas. I wychodzi bez butów. Szukaj wiatr na butu. Ale znalazł go akurat ten. Ale jak akurat to śmiesznie wyglądało. Byli tacy, co kurczę, tak jakoś lekko wjechali. No byli, tak. Ja podjechałem. A oni to już mówią. Proszę się nie wychylać. Ile macie lat? 10. Chciałbym z tym wiek. Mała mówiła, że w ogóle nie jeździ. W sumie po 18 się w ogóle zmienia. Do 18 to się będzie... Wlecie się. Ale nie, ale chodzi, do 18 to się będzie rosłym, a jak się skończy, to się będzie dzieciakiem. Dokładnie. I w sumie Polska stwierdza, że najgłupszym marzeniem jest to być dorosłym. Jak dojeżdżają? Tam. Thank you.
jak teraz patrzeć, to teraz trochę się pokrywa, jak dwa tygodnie stracam przez dwóch tygodni. No. Wyjechaliśmy do tego strony. Czyli po remoncie.
I mamy bałutkę. Bałutka? Bałutka. Dobra, i tutaj na dołu się zatrzymamy. Tak. Łódka będzie dalej. Bo tu jest akurat bałódka. Poczekajmy, bo nie wiem jak tam się wszyscy odnajdą na tych skrzyżowaniach. Tam dalej, właśnie jest tak, w takiej fajnej miejscu, że jak bałódka właśnie była do łódki. O. To jest zaraz tam przy krętówce, biegątki. A, no wiem gdzie. Właśnie jest tak fajnie wygląda, łódka płynie z tej, a z tej bałódki jest tak fajnie. I jak się łączą? No tutaj gdzieś jest właśnie koniec właśnie tego kanału łódki. Mhm. Dwa tygodnie właśnie temu właśnie tam mieliśmy taką dużą przerwę. Tak właśnie tutaj jechaliśmy właśnie tak, tu już się zawracaliśmy właśnie ten. No co to, ona ma źródło w parku Szarych Szeregów. No to słyszałem. A łódka ma gdzieś tam w okolicach właśnie nasypu kolejowego tam przy ten. Gdzieś tam przy wysokości zakładu karnego. Aha. No to kawałek jest. O. 15 km łódka płynie w Łodzi. Potem możesz się załóci do Neru. Gęsek pora się wierza ściwno. No. Bo widzę, nie wiem, gdzie być na tym. Albo idę. Ale powinno by zaraz wylujnąć. O. Ciekawe, czy złożyły. Na pewno. W Czarnobylu dopiero są grzyby. O, tam przy strumieniu. Grzyb na grzyby. Ale kiedyś grałem taki program, że tam grzyby rosną do pół metra wysokości. I jeszcze borowiki nasze też ochotne. No grubo. No ale zobaczymy, jak to się okazuje, że grzyby praktycznie nie jest zdrowy, bo on zbiera wszystko, co jest najgorsze z ziemi. No, nawet te pierwiastki radiotwórcze. Prawdę mówiąc, grzyby jest tylko dla smaku. Powiedz tak, ja na grzyby lubię jeździć, więc zbierać, ale żeby jeść, to nie, bo zresztą uważam, że to tak, żeby dodać do smaku i zaraz go wyjąć. A, sama. Nie, bo byście zobaczyć, co ma w środku, no po prostu my, bo tak. Ale jakoś wróci, że grzyby się tam jakoś nie mutują. Tak. Ale ja tak słyszałem, że właśnie teraz, tam, jak zrobili zaraz nową kopułę tam w Czarnobylu, to promowanie zaczyna znowu rosnąć. Teraz jest kopuła szczelna, to teraz nie ma gdzie do uciekać. Nie tak. To żeby nie było teraz tak powtórki z rozrywki. To nie jest wykluczone. Bo w sumie w Szczyrku właśnie jest reaktor w Polsce. Mhm. Jeszcze działający. Tam, żeby się wszyscy przesadzili. Tak, tak, tak. A ta łódź puści. On nie wie, co puszcza, dlatego puszcza. Nie wie, na co się pisze. Jak? Forsują? Chyba znowu się podzieliliśmy na grubszy. Forsują, czy nie? Dobra. Oho, już zaczynałem robić. Dzisiaj się to się podoba. Za długo. Dobrze, że nie ma aż na styl, żeby zrobić masę krytyczną. No o! Wtedy to by się wkurzali. No ci powiem, żeby mieli taki...
A najgorzej było, jak wszyscy tak przejeżdżali tam na jeden, koło drugiego. O kurde, no. Komuś się śpieszy na lot, a to kurde masa krytyczna. Z policją, czy byłoby obstawę robić? No wtedy chyba byśmy musieli chyba wtedy. Ale grupa wtedy byłaby też ciekawa. Nie cieszę. A, i teraz mamy chyba łódkę. Ania. Ci zwoją gorsze opony, mają gorzej. Co? Ci zwoją gorsze opony, mają gorzej. To jest takie cieniutki przeważnie. Ej, tak ci jest? Utknę, jak przejrzał przez środek i co? Właśnie ci spadł. No ja miałem tak 3 tygodnie temu, jak sobie zrobiłem taką wycieczkę wzdłuż tam, jak jest ta stacjonowa Gdynia. No. No. Tam była fajna ścieżka, pojechałem po ten kury, jakie bajoro. Ja się wrąbałem aż po osie. A tam zawsze była fajna ścieżka. No była fajna. A ja akurat jeszcze 3 godziny przed tą wycieczką sobie rower wyczyściłem i polerowałem. A potem kurde patrzę cały czarny. No ja to zawsze chodzę te miły ciśnieniowe. I zawsze jeszcze biorę ten konserwację woski, to wtedy potem brud następny się już tak nie trzyma dobrze. Dokładnie. No, to będę buty dojeżdżał, bo to taki wąwóz. I tu właśnie widać właśnie teraz to łączenie niedługo. Aha. Tu mamy łódkę teraz tutaj. No, jednak nie będzie widać, bo zarosło. To właśnie dalej właśnie jest ten łącznik. Sobie teraz w Anglii zrobili fajne ścieżki rowerowe. Gdzie? W Anglii. One sobie zakończyły z plastiku i pod nawierzchnią są takie koryta, jak to jest większa ulewa, to po prostu idzie tymi korytami. A, ten. I w ogóle się na chodniku zbiera woda. O. Ale dobra. W sumie dobry patent i to jest tak, w ogóle... Ale wiesz, fajnie wszystko pięknie. Ale chodź, to mogę piszczyć. No. To właśnie akurat to jest prawda. Ale dobry jest akurat patent, bo się chodzi, to nie zapada. Bo skoro to jest, jak widziałem, to są takie klocki 2 na 2 metra. I całkowicie z plastiku. To można powiedzieć, tak, budelki stare kasują, można zrobić drogę. Jakby u nas był na to by wpali, to byłby dobry patent. To poczekaj, tak 20 lat. Ale ogólnie to byłby dobry patent. Pozbyliby się trochę plastiku z tego.
Tak. I jesteśmy tanim kosztem, my możemy zrobić dobre ścieżki. No bo jak widziałem to na filmie, które to są na tyle to mocne, że nawet może taki żarówka. I długo się nie odkształca. Wzmocniony jest, dlatego. No to może powiedzieć, że to jest całkiem dobra konstrukcja. Czyli to jest tak, jest jakaś awaria, trzeba drogi rozchuwać, tylko się... Tylko wierzę, że podnosi się jak bardzo, dziękuję. Tu, pierwszy dom, co tu jest. Mój były szef stawiał dla swojego syna. Mojego sprzeda. Synowi nie podobał się synowi? Co? Synowi się nie podobał? Tak. Czy coś takiego? Nie, no poglądając, pomieszałem. Czy kasy im tam zabrakło? O, jak masz tą altankę. Znaczy ten garaż drewniany. Co pamiętam, tu krokwy wnosiłem. O! A domeczko mam. Ja też mi ciasny, ale własny. No tak. Sobie na Nowosolnej właśnie widziałem, że jest taki domek, że sprzedasz. 60 metrów. O. Ale działka ma 200 metrów. O. Jest całkowita. Ale ładny domek piętrowy, ale cena całkiem fajna, bo za ten domek z działką chciał 110 tysięcy. No co ty karasz? Tylko tyle? No. Kurde. Domek piętrowy o łącznej powierzchni 60 metrów. Ty, no to ja mam w tych 55 metrów. Ale to jest blocha, wiesz, masz domek, jeszcze masz działkę do tego. No. To jest elegancka sprawa. Ja bym na kobiecę pojechał, bo akurat od czterech miesięcy mam problem z mieszkaniem. O. Bo nie mam. Nie, bo mi się zawaliło. Ja się zawaliło. Aha, poszedł strop. O kurde. Piętro nade mną. Co ty myślisz? Teraz to usiory siedzę. Ale w sumie wolałbym pójść na swoje, bo to ile muszę u kogoś siedzieć. No właśnie. To jest prawda. Dobrze, że akurat siostra mieszka w Anglii, to akurat mam na się spokój, ale w sumie jakbym chciał przyjechać na wakacje, to się dupa. No tak, to trzeba jak odejść. Ale najlepiej jest to, że w zeszłym roku tą kamicę remontowali. Ile kamica ma lat? Jest rok 30. Nie, no to moja matka mieszka na Chińską na Brod. Kamienica ma prawie 130 lat. No pijenie. Co tam się dzieje? Jak były te ulewy? No mieszka... właśnie dwa lata temu coś było, że... Zgniło po prostu. Dach był dziurawy. No dokładnie. Teraz właśnie jak robili remont w zeszłym roku, to tak zrobili elegancko. Ale nie wymienili się. No i właśnie zdawali się strop między strychem a mieszkaniami. Szczęście w nieszczęściu, że akurat to mieszkanie to był pustostan, to nic nikomu nie stało. No tak. Bo umarł w górę. We wrześniu otwarcie. Kiedy? We wrześniu. O, to ja wiem, ile już tu ludzi będzie. No. Teraz tak słyszałem, że mają chyba w tym tygodniu czy następnym. Przywieźć kolejne dwa słonie. A ty? Jeden. Aleksander. Cztery czy siedmiu kawalerów, jak to określili. Ale mają teraz przyjechać chyba, ile ma mieć 9 lat, drugi ma mieć 13. Aha. Ja tego wzięli tego staruszka, bo ma on ich utemperować. Aha, w tym momencie. No i dlatego przyjechać tego starszego. Ale jak go przywieźli, to się okazało, że on miał wszystkich w dupie. A to też ładnie. No. Swoich opiekunów z nim przyjechali, olał. Tych dojów też olewa. Ci mam w dupie wszystko, dziękuję, że wracajcie mi witali. No jak widziałem filmiki, to tak, pierwsze jest siadanie, robi okłyt terenu i dopiero robi sobie taką dużą przerwę.
bo jak pokazywali właśnie jego wybieg w Niemczech, to ten to jest luksus, to jest tym, co tam było. A ogólnie on jest z Izraela, z tym pochodzi. To trochę się raz zwiedził. My się odłączamy, do widzenia, dziękujemy bardzo. Nie, właśnie. Też dziękujemy. A to tutaj miał być jeszcze tam prosty, że tam przychodzi? A no to poczekaj, może pan przyjdzie jeszcze chwilę i ten moment to już ma tam. No jasne. Łukasz jeszcze jest? Łukasz już chyba nie. Nie, właśnie tam właśnie teraz przyjeżdżał. Ten, o, idzie o ten wprost. O, tam, o. Czyli to teraz się odłączę. Ty znikasz? Nie, właśnie tam się do Łukasz idzie. Dobra. A, tędy? Zrobię te przerzutki, wreszcie się zawadzę i zrobię. Ja akurat planuję wymienić na przerzutki ze sprzęgłem. No, bardziej jest napięty łańcuch. Nie wiem, kto wymyślił, że na niej się była Baśka? Jak? Baśka. Tak. Ale jak? Kto to wymyślił? Ja nie wiem. Mógł mi dwoma orzechami to przyjąć wyczko. I dwoma kamieniami. Dobra. Nie utopił się pan? Nie. Sprawnie jechałem. Ani razu się w kałuży nie zatrzymałem. Aż zimne. Bo te majory to całkiem fajne. No, ja przez niektóre jechałem na Sawie. Widzę, że się no, ja akurat to wszystko zbieram po to. Tam dają od tego stołu powiązać, bo było łatwiej po tym górę gruzie podjechać i po tym betonie. Ja już tak prowadziłem. Mam nadzieję, że ta przejażdżka po tej leśnej części się spodobała. Bardzo. Tak, mijaliśmy tam rzeczkę Bałutkę. Potem Łódkę. Od strony Teofilowa. A potem dojechaliśmy tutaj na tym mostku, takim już ładnym mosteczku, dojechaliśmy do rzeki Łódki. One się tam przekrętowce tam zaraz łączą. Można tam dojechać, też jest taki wąski szlak, ale to tylko na jeden rower i jest bardzo wąski. No, jak ktoś ma ochotę tam pojechać, jest bardzo... Co jest ta przekrętowca? Jest taki most, jest taki most, tak. Też akurat widać to łączenie. Tak, jest tam też widać. Dobra, mamy chyba wszystkich. Dobra, to zaczynamy. Proszę Państwa, jesteśmy w parku tutaj, popularnie nazywa się Parkiem na Zdrowiu. Tu była pozostałość takiego większego obszaru leśnego. Już w roku 30 XX wieku rajcy miejscy postanowili wydzielić z tego terenu pozostałość po dawnej Puszczy Łódzkiej i był to pierwszy rezerwat w Polsce, pierwszy rezerwat w mieście. Jest to rezerwat, nazywa się po Lesie Konstantynowskim, będziemy za chwilę koło niego przejeżdżać. On jest rezerwatem ścisłym, tam nie wolno wchodzić, on jest całkowicie zamknięty. I zaraz po wojnie była kontynuacja, czyli można powiedzieć, że od lat 30., kiedy ustanowiono ten rezerwat,
do dzisiaj jest kontynuowany. Tylko raz w roku wchodzi tam obsługa, żeby posprzątać śmieci i tam nie za bardzo jest też dobrze się poruszać, bo nie ma żadnych ścieżek, jest podszyt dosyć wysoki i kłujące rośliny. Drzewa i rośliny po prostu żyją sobie tam, tak jak w starym lesie. Jest to las olszowy, teren jest mocno bagienny, taki mokry. Będziemy mieli okazję się przekonać o tym, bo będziemy przejeżdżać do DPS-u, tego łódzkiego takiego ekskluzywnego DPS-u do stadionu UKS-u. I tam będzie widać, że ten teren jest rzeczywiście bardzo mocno podmokły. Teraz o samym parku tutaj, jego powierzchnię pierwotnie planowano na 400 hektarów, w efekcie pozostało 115 hektarów takiej powierzchni. Częściowo też zajęło to osiedle Mirona Mireckiego, które w latach 20-30 było wybudowane na północnej Rubieży i to była wielka chluba Urzędu Miasta, bo to były domy komunalne. A ponieważ zamieszkiwali tam artyści, ludzie kultury i sztuki, to było to bardzo takie popularne osiedle i tam no, było nobilitujące. Do dzisiaj jest to bardzo takie, no, na rynku nieruchomości jest bardzo popularne. Ale może jeszcze do samego terenu tutaj jeszcze bym się odniósł. Pierwsza koncepcja to 1904 rok, koncepcja zagospodarowania tego na tereny takie rekreacyjne i takie właśnie na potrzeby robotników. Miasto było gęsto zabudowane, w samym centrum były fabryki, więc ci ludzie poszukiwali takich terenów blisko Łodzi, ponieważ tutaj były tereny takie właśnie z rzeczkami, powstały tam stawy. I było to pomyślane w taki sposób, że miał być tutaj ogródek jordanowski, strzelnica, takie place duże do zabaw, miały być duże, takie szerokie aleje i w tamtej części parku to udało się zrealizować. Była też koncepcja zbudowania ogrodu zoologicznego, który w efekcie jeszcze w latach 30. powstał. I ogrodu botanicznego, którego nie udało się przed wojną zrealizować i dopiero w latach 60. tutaj powstał. No w tej chwili ten ogród zoologiczny przechodzi taką, można powiedzieć, gruntowną metamorfozę i będzie to zupełnie chyba coś takiego bardzo nowoczesnego. Trzeba przyznać, że ten teren jest tutaj podzielony również na, oprócz tego, że są takie tereny bardziej rekreacyjne, to są też wydzielone fragmenty bardziej zagospodarowane, takie, które imitują troszkę park typu francuskiego, gdzie są uregulowane ścieżki, pergole, no i do tego się też przypiął ogród botaniczny ze swoimi zabudowaniami. A na jego krańcach został wydzielony obszar na potrzeby łódzkiego klubu sportowego. To też bardzo dawna historia. No a w późniejszych czasach, to lata 70, jak Państwo pamiętacie, powstały baseny Fala, które były nieudaną konstrukcją i ta konstrukcja została rozebrana. W tej chwili te baseny, które są, no to jest kontynuacja tradycji, ale to jest już zupełnie, to są już zupełnie nowe obiekty. No i to w zasadzie, jeżeli chodzi o to, co chciałem tutaj o tym terenie powiedzieć. Będziemy się za chwilę przemieszczać w kierunku już do miejsca, z którego wyjechaliśmy. Po drodze jeszcze wjedziemy do Parku Poniatowskiego i przez Park Poniatowskiego przejedziemy już do miejsca docelowego. W Parku Poniatowskiego będzie można zobaczyć, jakie szkody poczynił ten ostatni huragan, te wichury. No i cóż, dziękuję Państwu bardzo, zapraszam na następną wycieczkę za miesiąc. Jeżeli ktoś ma przyjemność ze mną dojechać do ostatniego postoju, to mam tam jeszcze parę takich niespodzianek. Dziękuję bardzo i zapraszam na wyjazd, na zakończenie. Co my, 6 kg zostało? Zostało?
chłopie, no patrzcie.
Bo też będą jeszcze tory schowane. To co? W tym trawniku. No. Jak się dobrze podkopię, to te jeszcze tory można znaleźć. No i że komu nie usuwaj, które z kimś były. Może które te pedały na przegląd znaleźć. Już mi to wkurza. Co? A te pedały, bo które co jest. Teraz sprężę jak klika i klika. Droga z pedeków. Godzina. Chyba godzina 8 minut. Co jest ten smet na koncert daleko już nie jest. Zająć lepsze miejsca. Thank you.
trochę włożyć, trochę odstawić do koszulki. Rower w każdym terenie. Co? Oj, może ty zostawisz rower w każdym terenie. Trochę się przejeździło. To już się działa. No ja wciąż nie działo jeszcze w niedzielę. Co jest teraz czytałem w Ameryce, że teraz zrobili szczepienia w McDonaldzie. Więc da się dać szczepienie na darmowy posiłek. Tak? No. Ale w Ameryce. Ale chyba tak służy, żeby zachęcić. Tak, halo? No, widzieliście to, jedziemy obwodnicą tutaj w parku Poniatowskiego. Tą szeroką aleją, która leci, jak zjeżdżacie te parki, to po prawej stronie cały czas. 6,5. To jeszcze to chodzi, że 2. Dobra. Cały czas po prawej stronie jedźcie, aż tam do Aleja Politechniki. No. Dzisiaj jest trochę dynamicznie. Gdzieś się chyba ekipa zapodziała. Dobra, jedziemy. Wtedy było więcej łażenia. Słuchania w ogóle. Ale w sumie dynamicznie wyciągnę te samą pracę, panie, bo przynajmniej się w tym samym czasie się więcej przejedzie. Tam ten cały wasiaka pobianka zrobiliśmy. To jak nie było tego betonu, było mi łatwo podjechać. Beton się zaczął, opora nie miała się jak wgryźć i musiałem zejść. To teraz mamy przerwę. Teraz do mety. Ale mamy następną niedzielę, już nie jeździmy. Tak, 3 tygodnie. Ale w tym roku miałem nogi połamane, tak że to mi się zachodzi. No to mi się jechać. Akurat mi teraz zauważyłem, że mi coś z krążeniem w nogach szwankuje. Jak uważam, to mi aż tak żyły wyłażą, że mam mówić jak ten. Że jak łapię w ciąży. W ogóle nie powinien nic robić. No nic, to tak nie bardzo. Nie, bo na rowerze właśnie mi tak żyły wyłażą. Ja właśnie akurat nie wiem, czy mi się żylaki robią, czy coś innego. A nie wiem. Ja obstawiam, że po prostu chyba krążenie zaczyna mi szwankować. Szkoda, że nie 12. No akurat wychodziły urodziny moje. No to nie przeszkadza, to nie wiem, tylko wyjeżdżam, tylko wracam do drugiego września. No ja w sumie jadę środą wrześniową jesteśmy. Moja środa 3 września, ja 12. Z rodziny. No to jeszcze zdążymy jakieś piwo.
tak idzie tu do piwa. Ale tak 0%. Ja na rowerze to 0%. No jak miałem chyba nie 10 lat, to mi wujek dał piwo spróbować i zrobiłem na czystym spirytusie. No, nie, ja to mogłem takim naprawdę. A nie, ale kiedyś tak mi wujek dał. Ja w sobie jednym hałasem wypiłem pół butelki. I śpiewać zawsze. Nie, jeszcze pojechałem na rowerze. To też mój duszek, jak byliśmy tam gdzieś pojechał, na stole Sawańskiego. Ja sobie kupiłem piwo to 0% i pół wypił. A jak w sumie jakieś byliśmy, nie wiem, 3-4 lata temu byłem w Łebie, to tam wszyscy kupiliśmy takie piwo łebskie, bo tam takie lokalne. To ja się tym piwie w ogóle strułem. Ale kurczę, to piwo nie jest za dobre i drogie. W sumie ono, moim zdaniem, ono smakowało jak woda z desek. No nie, akurat no. Nie smakowało i było bardzo dobre, butelka, na sieci 15 zł. Butelka, nie to, że tam butelce właśnie. Tam wszyscy wreszcie chyba się, weźmy z spróbowania, a potem każdy wieczorem okupacja w kiblu. No nieraz tak bywa, po piwie, a jest miało, nie wiem, bo to było jakieś w ogóle takie... Mętne. Jest, bo smakowało jak woda z desek. Pamiętam, jak byłem w wojsku na Pomorsku, zachodnim Pomorsku, w Świdwinie. I tam jak poszliśmy na piwo, to takie piwo było 0,33 butelka, ale na dnie to było tyle osady. Nie można było tego osady pić, bo jak się piło osad, to od razu człowiek był chory. Trzeba było wypić tam te 3/4 piwa. Czyli w ogóle niefiltrowane? No, takie mieli, koszalnickie. Bardzo niedobre, kurczę, jak już łyknęło tego białego takiego sysu. Jeszcze pamiętam, jak mój wojek przychodził do Szczecina, to tu szukał swojego piwa, Bosman. Bosman nie jest tam takie piwo, chyba jest jeszcze. Nie, u nich to nie jest, ale u nas już nie tylko dostać. A on szukał, on tutaj szukał, na Łodzi. A, no nie, to ja się nie widziałem. Czy gdzieś w jakiejś delikacji? Nie, prędzej, jak pan te sklepy piwa regionalne, to prędzej pan tam zostanie. Mhm. Na 6 sierpnia tam, po jednej, po drugiej stronie, co wyłapało, tam są różne piwa. Nie umiem powiedzieć, bo ja tam nie chodzę. Ty się chyba zmieniało jak teraz? Słucham? Co jak się zmieniało? Tutaj, to budynki. Tam kiedyś była fabryka. Nie, bo ja na Gdańskiej tam dalej, po 150 my chodziłem do liceum. No. Kiedy ja chodziłem do liceum, to budowali tamten. To jest w McDonaldzie. To wtedy jeszcze budowali. No. Resztę sobie to liceum to bardziej wyglądało jak magazyn niż liceum, ale... Na Gdańskiej to jakie to liceum? To takie specjalne. Nie środek. Zmieścili. Nawet go stąd odwidać. Za tym budynkiem właśnie jest ceglany dwupiętrowy budynek. Sobie trzypiętrowy. A nawet cztero? Już nie pamiętam. Wiem, że na czwartym piętrze w zimie to mieliśmy strzelnicę tam. Na czwartym piętrze. No. Z nauczycielem wojskowym. Punkt charakterystyczny, nie ma palca. I zawsze było tak. Lewandowski wypierdalny. Delikatnie się odnosi. Po wojskowemu. No, po wojskowemu. Ale nawet fajne były zajęcia. Z jazdą terenową. Bo on tu prowadził się zajęcia PO i ten. I właśnie strzelnicę robił. Wojskowy. Ale jak sobie miałem atak, to wolał się nie zbliżać. To byłeś tak niebezpieczny? No, bo ja się mówię tak, że jak mam ataki w stworu, to lepiej nie podchodzić. No ja w sumie muszę powiedzieć tak, że mi się film urywa, ja nie wiem co robię. A najgorsze jest to, że mi cały dzień był... To może masz tę tętnicę zapchaną?
Co my kiedyś patrzyli, to tu mi wychodzi, że tu mamy 11 mm, a tu mam ledwo 3. To pominiesz to mi cięcie. Jeszcze ono mi tak, tu idzie po kręgosłupie i potem idzie do krtani. Ale do chirurga naczyniowego chodzisz? Nie. To powinieneś chodzić, ja chodzę, ja też mam. Rowery będą jechały. Nie wiem, ale stwierdzi, że to nikt nie przeszkadza. Że przepływ jest prawidłowy. Tylko, że akurat że mam zbyt dużo rzeczy, bo tu mam niskie, a sesle mam wysokie. Ciśnienie masz jedna. No wie pan, żyła szeroka, tutaj bardzo wąska, no to w sumie jest różnica. No to zabijamy się tu? Nie, raczej nie. Ale mi pan zajeżdża na drogę koncertową. Ja? Nie, pan przede mną. Jedzie pan lewą stroną, potem mi pan wjeżdża tu kierowcą, no tak się nie jeździ chyba, nie? Buja się, Karol, się pani obraziła. Ja to panowie cały czas lewą ruchy później wpychacie, no i nie tylko na to, że nie wiem. To już ostatnio. Nie obraził, tylko po prostu jedźcie prawą stroną, bo ludzie, no to są takie nowe przepisy w Polsce, nie? Nie, ja wiem, że nie, no ale pan już komentuje, że się pani obraziła. Nie, pani, pan by spowodował wypadek, no ludzie. To jest niebezpiecznie, obaj. To spowodowanie zagrożenia na ścieżkę rowerowej. To chyba się słabo znamy na przepisach. Tak? No to super. Ale się poprawimy. No liczę, że pan się poprawi. Zaraz będę. Słyszysz, Karol? Ja cię nie wiem.
tego nie dzieje. Tak, ale dzisiaj będzie inny. Tam trzeba iść na... O 5 się zaczyna, to zanim dojedziemy, chyba że rowerami. A jak? No pewnie, że rowerami. W życiu bym tam nie poszła do niego. Mega niedzielę pojechałem do domu i pojechaliśmy coś po 5 tam ciasno. No nie, ja zawsze jeżeli przyjechałam, to raczej tak wycieczki. Mało kochałam, ale... Karola weźmiemy. Który to jest Karol? A ja. Nie znasz Karola? Karola, pewnie, że weźmiemy jak chce. No to przecież chyba, że nie chce. Idziesz Karol, tak? Gdzie? Na koncert? A nie wiem. A ty byłeś w ubiegłą niedzielę, nie pojechałeś? Nie. Późno byłoby jak... Pojechałem na kebaba. No pojechałem, ale... A przed koncertem chcę gdzieś na piwo wejść. To cię nie interesuje? A to może akurat myśli, żeby... Ale może abstynent? A akurat za pieniądze będę... Ale 0%. Nie wiem, zobaczymy. Ja akurat teraz co innego po głowie chodzi. Co ci chodzi po głowie? Żeby coś trzamać. Żeby co? Żeby coś trzamać. Zjeść. Coś zjeść? To nie ma nic. Tak, no to jesteś głodny, to jest tak, to musisz do domu chyba pojechać. Znajdę gdzieś kebaba i ten. Czy z niedzielą to trochę taki problem z tym, żeby cię podnieść. Ja tutaj naprawdę muszę.